No i tak jak zapowiadaliśmy w studio, Witold Newelicz, korespondent Telewizji Republika na Ukrainie. Witaj, Witku. Witamy cię bardzo serdecznie. Za chwileczkę przejdziemy do tego, co się dzieje na Ukrainie, jak to wygląda, ale najpierw przypomnijmy sobie, wczoraj minęła 13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Już na samym początku, w pierwszych kilkunastu minutach, ustaliła się wersja przyjęta przez mainstreamowe media. Pijany generał, naciski, pilot i tak dalej, brzoza pancerna. Tymczasem, o ile wiem, na wschodzie mieszkańcy, ci, którzy jakoś tam sympatyzowali z Polską, nie mieli wątpliwości, kto stał za tą katastrofą. To znaczy, może nie od pierwszej chwili nie mieli wątpliwości, ale na pewno po fakcie przekazania śledztwa stronie rosyjskich przez rząd Donalda Tuska ówczesny. No, z rozmów, które odbyłem z oficerami ukraińskiej armii, wynika, no, oni nie mogą wyjść z podziwu dla naiwności Donalda Tuska, który zgodził się przekazać to śledztwo. To jest tak, jakby śledztwo w sprawie holenderskiego samolotu MH przekazano stronie, no, w tamtym przypadku ługańskiej, tak zwanej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Oni tak to odczytują. Oczywiście, no, tacy luminarze ukraińskiej polityki. Pierwszym był uwięziony dzisiaj Michał Saakaszwili, będąc jeszcze merem Odessy. On podnosił tą sprawę. Może z racji tego, że jednak te słowa, które wypowiedział świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński na wiecu w Tbilisi, gdy rosyjskie tanki stały u granic miasta, może to go zobowiązywało do jednak, nawet w tak nie w czasie, gdy sprawa smoleńska nie wybrzmiewała międzynarodowo. Jednak to samo praktycznie powiedział Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy, no, z czasów... W grudniu ubiegłego roku był duży wywiad, gdzie on to powiedział wprost. I dlaczego na Ukrainie mogli mieć większą wiedzę na ten temat niż w Polsce, gdzie tej prawdy na różne sposoby dociekamy? No otóż proszę zauważyć, że tak jak infiltrowane było SBU, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, za czasów prezydentury Juszczenki, na pewno za czasów prezydentury Janukowicza, ale mogło to też iść w drugą stronę, bo przypominam, że jednak przełom na Majdanie, po tym, po tym strasznym dniu, gdy 100 ofiar śmiertelnych poniosła tam ta tak zwana niebieska sotnia, jednak część SBU obróciło się przeciwko Janukowiczowi i stąd te źródła mogą być całkiem wiarygodne. Pamiętajmy, że i Rosjanie, i Ukraińcy, i te służby specjalne, i wojsko do niedawna, to są ludzie z tych samych szkół, często z tych samych rodzin, z takim samym nastawieniem i z takim samym podejściem, więc ta wojna informacyjna, którą prowadzi KGB, dla nas całkowicie zdumiewająca, tam jest jasna jak słońce. Jedno wynika z drugiego i potrafią przewidzieć trzy kroki do przodu. I niewyobrażalnym dla oficera, zresztą w moim najnowszym reportażu ta fraza została ujęta. Ja zadałem pytanie o oficerowi służb specjalnych ukraińskich, który stwierdził, że co najmniej jest zastanawiającym i co najmniej dziwnym, no bo jednak śledztwo w sprawie holenderskiego samolotu cośkolwiek wykazało tylko i wyłącznie dlatego, że tam strona holenderska w nim w pewien sposób partycypowała. Mamy relacje, prawda? Po pierwsze, został zabrany od razu wrak. No, był na terenach separatystów, teoretycznie mogli ale się jednak państwa ukraińskiego nie odważyli się do tego zrobić. Holendrzy zmieniali codziennie telefony, żeby ich Rosjanie nie mogli podsłuchiwać. No i wreszcie zakładali, że wszystko, co powiedzą Rosjanie, to kłamstwo. Tak, zakładali a priori, że wszystko, co powiedzą Rosjanie, to kłamstwo. No, a my dzisiaj po 13 latach słyszymy nawet w naszej stacji wypowiadających się polityków, którzy mówią, że Putin zły, no bandyta, niedobry, ale w sprawie Smoleńska to tu jest, trzeba jest dokładnych jeszcze, badań. Jest jeszcze jeden aspekt.
no ten SMS, który był rozsyłany z tą prawidłową według ówczesnych wytycznych z prawidłowym przebiegiem zdarzeń, no też rosyjska telewizja wtedy przez cały dzień informowała o czterech okrążeniach nad lotniskiem Siewiernej. I no bardzo, ale to bardzo konsekwentnie tą sprawę przeprowadzano. No aż do dzisiaj, gdy ta prawda o Smoleńsku tkwi zapewne w dowodach rzeczowych, a tych dowodów rzeczowych przez 13 lat nie ma. No i dlatego wychodzą ludzie i mówią, że dalej nic nie wiemy i nic nie ustaliśmy. No jednak najbardziej kuriozalnym są te głosy ze strony totalnej opozycji albo tych ludzi, którzy dzierżyli wówczas władzę, zapytujący, no a gdzie jest wrak pani Macierewicz na przykład. To już jest, to już jest tak kuriozalnym, że nie chce się tego komentować. No to jest troszkę tak, jakby ktoś po stronie Putina stał, mówił: Putin, nie oddawaj wraku, a potem my będziemy pytać, oddaj wrak. I myślę, że w jakimś stopniu ci ludzie stoją po stronie Putina do dzisiejszego dnia. No jest bardzo ważne słowa, powiedział prezydent Zełenski tutaj u nas na zamku. Ja byłem wtedy w Kramatorsku i razem z Ukraińcami, żołnierzami, z cywilami przysłuchiwałem się temu wystąpieniu i oczywiście największy aplauz tam na tej sali było po słowach sława Ukrainie, sława Polsce, ale jednak ten wątek Smoleńska również tam wywołał. Ludzie wiedzą. A na ile Ukraińcy zrozumieli słowa, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy? No właściwie tak samo nasze hymny są dosyć podobne, bo u nas jeszcze Polska nie zginęła. Ukraiński powstał na podstawie polskiego. Tak. Szczenę zmerła Ukraina, dalej te wątki romantyczne. Ukraińcy dzisiaj, w przeddzień tej kontrofensywy, bo wiadomo, że na jakimś kierunku nastąpi, tą wizytę pana prezydenta Zełenskiego w Polsce przeżywali i na terenach przyfrontowych, ale i na centralnej Ukrainie. Ten dzień w mediach był dniem naprawdę polskim i to, co w świadomości społecznej, ja to widzę na każdym kroku, ta pamięć i wdzięczność Polsce jest przechowywana na najniższych poziomach. No media tak często może, że Polski nie podnoszą, nie hołubią. No, dużo wizyt jest odbywanych w Kijowie. Ta marszczuta tam po Buczy, Irpieniu, wszyscy luminarze europejscy odwiedzają. Zajmuje to czas w mediach, ale jednak w świadomości takiej na dołach ta wiedza o tym, ile Polsce Ukraina przez te ciężkie 409 dni zawdzięcza, jest bardzo ugruntowana. No warto pamiętać, byliśmy wśród pierwszych, że przecież Putin groził w tych swoich przemówieniach krajom, które będą pomagać Ukrainie, takim ciosami, jakie nigdy do tej pory na ten kraj nie spadły. Więc na decydentów w Polsce obciążała ta świadomość, nie? Że wysłanie na Ukrainę sprzętu, broni, piorunów, raki, armat i tak dalej może zakończyć się atakiem nuklearnym na Polskę, chociaż z drugiej strony wiadomo, że byłaby to również początek III wojny światowej. Te trudne decyzje sprzed roku są niewyobrażalne dzisiaj. Jak wygląda, bo są w polskiej prasie pojawiają się na przemian informacje o bardzo dobrej sytuacji Ukrainy i złej Rosjan i odwrotnie, że tu Rosjanie atakują, zdobyli jakiś kurnik, jakieś podwórko, no i to dowód, że zaraz dojdą do Lwowa. Ja widzę tutaj działalność służb, które zajmują się wojną psychologiczną. Jak rozpoznać takie komunikaty, które są do nas po to wysyłane, żebyśmy na przykład przestali wspierać Ukrainę? Znaczy ja zasnąłem tego, można by rzec, osobiście. Ja wyjechałem z Bachmutu pewnego dnia i przybyłem na miejsce, gdzie jest dobre łącze internetowe i przeglądałem wiadomości te z polskiej infosfery, mógłbym rzec, również tej internetowej. No i tam przeczytałem, że Bachmut został wzięty, a moja fizyczna obecność w nim była dowodem na to, że tu jest jakieś przekłamanie. Oczywiście, że i w mediach tych oficjalnych niekiedy zdarza się mnóstwo nadinterpretacji polegających na opieraniu się
na tych danych analitycznych i braniu ich za pewnik. No jednak bycie tam na miejscu, przyglądnięcie się ukształtowaniu terenu chociażby, na którym ten teatr wojny się odbywa, to jest przyczynek do tego, żeby te swoje przemyślenia na temat kolejnych, następnych ruchów, no, je przetrawestować na rozmowę na przykład w studiu czy na łączeniu na żywo w mojej korespondencji. Oczywiście, że tutaj ważny jest balancing. Żeby wyważyć dane podawane przez Sztab Generalny Ukrainy, one są hura optymistyczne. Oczywiście te dane o stratach po stronie rosyjskich, no można je brać za jakiś wyznacznik, no ale ukraińskie władze nie informują z reguły o swoich stratach. Ostatni raz dane na temat strat osobowych były podane na początku września. I ta cyfra może być zastanawiająca, no bo jeżdżąc po Ukrainie, przystając w mniejszych czy większych miejscowościach, widzę, że każdy cmentarz już jest... Znaczy ta hekatomba, ta ofiara krwi, którą ponoszą Ukraińcy, załóżmy, że jest na poziomie takim jak Rosjanie. Absolutnie nie. Wpływa na to, że żołnierzom nie chce się walczyć, obniża morale. Wręcz przeciwnie, żołnierze ukraińscy po każdym ujawnionym dowodzie bestialstwa Rosjan, tak jak z ostatnich 24 godzin pojawiło się nagranie głowy zciętej ukraińskiego żołnierza przed jakimś budynkiem w Bachmucie, to determinuje do jeszcze większej zaciekłości, mówię o ukraińskich żołnierzy w walce, czy też na pozycjach obronnych, czy w sytuacjach kontrataków. A czy to jest na twój, no nie jesteś wojskowym, nie masz ocenia, ale czy jest coś, czego im brakuje na froncie? Brakuje im przede wszystkim więcej uzbrojenia, więcej sprzętu, więcej transporterów opancerzonych, bo dzisiaj do Bachmutu tym polnym przesmykiem praktycznie może się dostać pancerka, ponieważ tam na tej trasie leży na samej drodze i na poboczach kilkadziesiąt samochodów zlikwidowanych. No, Rosjanie tam są wstrzelani w ten jedyny szlak komunikacyjny i wielkim ryzykiem jest nawet więzienie radnych. A dlaczego Bachmut jest tak ważny, że Ukraińcy go utrzymują? Bo tutaj kanapowi strategzy z Polski mówili, że nie, trzeba się z tego wycofać i tak dalej. W ogóle pouczanie wyższych dowódców wojskowych przez kanapowych strategów jest naprawdę ciekawą sprawą. Zwłaszcza, że ci kanapowi strategzy wiedzą tylko to, co przeczytają w internecie. No ale pomijmy ten aspekt. Bachmut jest ważny z trzech względów. Pierwsze sprawo jest miastem symbolem. To jest tak jak Ukraińcy posługiwali się... Ze względu na to, że tam był przed wizytą w Stanach Zjednoczonych prezydent Zieleński. Ale był i po tej wizycie i generał Sirski odwiedza Bachmut regularnie. Dlatego, że na przedpolach Bachmutu i w samym mieście poległo od 20 do 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy albo ludzi w rosyjskich uniformach. Ja już nie rozgraniczam, czy to grupa Wagnera. Tak. Na pewno Rosjanie nie odczuli tak bardzo straty tych mobilizowanych w zakładach karnych. No, jak Ukraina, tych nauczycieli, jak Ukraina, muzyków, nauczycieli sportowców. Muzyków, sportowców, bo kwiat narodu tam idzie. To ci ludzie z tych doborowych brygad, z tych doborowych formacji, to są ci ludzie, którzy bardzo chcieli bronić swojej ojczyzny. Na początku ten pełnoskalowej wojny zgłosili się do formacji dobrowolnych. Później w ramach przeformowania oni już służą w tych brygadach owianych bardzo dobrą sławą, z pięknym szlakiem bojowym. Ci ludzie tam giną. Oczywiście nikt nie chce umierać, ale oni gotowi są umierać za swoją ojczyznę, bo ta wojna jest napastniczą. No Bachmut nie jest Artiemowskiem. Bachmut jest miastem ukraińskim, w którym 70 kilka procent ludzi, to znaczy w czasie referendum niepodległościowego opowiedziało się 90, za odejściem to było 90 parę procent, a struktura narodowościowa Bachmutu, jeżeli chodzi o ludzi rosyjsko czy też ukraińskojęzycznych, tam przeważa z dużą korzyścią na rzecz Ukrainy. Ciekawą taką... Bachmut jest symbolem, Bachmut jest miejscem, gdzie bardzo dużo Rosjan straciło życie. No i Bachmut, co więcej, jest bardzo ważnym
węzłem komunikacyjnym. Tam się dwie główne drogi krzyżują, linie kolejowe. No i Bachmut też jest miejscem, które zachowane w stanie pozwalającym na stworzenie takiego zaplecza logistycznego dla wojsk rosyjskich pomógłby Rosjanom w przeprowadzaniu ofensywy na dalszą część tego Donbasu, którego Rosjanom nie udało się opanować. Chociaż te terminy już wielokrotnie Putin wyznaczał i chcący mu się przypodobać Prigozhin też ogłaszał. Nie dalej jak tydzień temu ogłosił, że Bachmut został wzięty, najpierw stał przy czołgu po stronie po tej wschodniej stronie rzeczki Bachmuckie, a teraz przy budynku Miejskiej Rady. Dlatego trzeba ostrożnie podchodzić do tych informacji, które do nas docierają. Docierają też do nas informacje ze strony rosyjskiej propagandy o banderowcach, którzy czcząc tutaj Szuchewycza i innych morderców tworzą nowe państwo faszystowskie i tak dalej. Jesteś na miejscu, widzisz tych ludzi, widzisz tradycje, do jakich się oni odwołują. Jak to się ma do tej propagandy? Większego absurdu niż ten jednak przekazywany. No to oczywiście ruskim wymysłem jest to, że banderowcy, faszyści, naziści, reżim kijowski, narkomana Żołańskiego. To jest obrzydliwe i to ma za zadanie tak inkryminować wszystkich ludzi na Ukrainie, mi się wydaje. Natomiast bardzo przykrym jest, jak te bzdury tutaj rezonują poprzez ośrodki medialne, niektóre w Polsce. To jest dosyć krotochwilne, to mnie bardzo martwi. Zostało nam jeszcze 3 minuty, jakbyś opisał własnymi słowami, jeśli można o coś poprosić, tradycje, do których wracają teraz Ukraińcy. No bo oni mają tam niewielką tradycję tego państwa z lat 20., tych mijających jak w kalejdoskopie różnych protopaństw ukraińskich. Mają państwo sowieckie, które im zrobiło Hołodomor. No to chyba trudno to pozytywnie wspominać, ale też pojawia się wspomnienie innej formy państwa ukraińskiego. No, Trzecia Rzeczpospolita, przepraszam, Pierwsza Rzeczpospolita jest tam, taki resentymentalizm się pojawia. Mi bardzo ujmujące słowa powiedział człowiek kilka miesięcy temu w Charkowie, że 24 lutego umowa perejsławska przestała działać, czyli wracamy do czasu sprzed. Oczywiście, że Ukraińcy są w bardzo wielkiej potrzebie, może, ale samo to, że formacje ukraińskie, te brygady już istniejące i nowo formowane w heraldyce, w nazewnictwie, nawiązują jednak do tych formacji kozackich, które funkcjonowały w ramach I Rzeczpospolitej, jeżeli samo to, że pułk Kalinowskiego, przywódcy powstania styczniowego na Litwie, jest eksponowany, no, on dzielnie walczy, ponosi straty, jest powszechny w mediach. No, do tej tradycji się odwołują i ta ostatnia wizyta polskich polityków, ale mających zamiar zaproponować jakąś ewentualną współpracę gospodarczą po wojnie, ona się odbiła dosyć szerokim echem, czyli może to jest zaczyn do tego, aby po wojnie, po peremochu, po zwycięstwie, abyśmy jakiś, może nie organizm trwały, może to jest za daleko idące, ale ścisła unia wojskowa, gospodarcza, może kiedyś polityczna, pomoże obydwu tym krajom. No właśnie, wydaje się, że każdy, kto patrzy na mapę, może spojrzeć, gdzie tutaj są czyjeś interesy, ale też wielkie interesy były za tym, żeby nas poróżnić. Tak, no i dalej oczywiście, no, chociażby nagranie jakiegoś nastolatka ukraińskiego, który zakrawa to na prowokacje. Takich prowokacji na pewno wiele będzie. Na pewno są siły z różnych kierunków geograficznych, którym bardzo, ale to bardzo zależy, aby między nami nie były zgody. Całe szczęście kryzys związany ze zbożem udało się zażegnać. Jest, powiedzmy, w trakcie załatwiania sprawy. Ale proszę zauważyć, jakie ośrodki w Polsce zdyskontowały natychmiast albo bardzo starały się. Kto się nagle okazał być obrońcą polskich rolników i dlaczego ci, którzy
kochają Rosję, rozumieją ją. No, no tak to jest. W takich trudnych czasach żyjemy i trzeba uważnie patrzeć, żeby dostrzec, co się dzieje. Witold Newelicz. Witku, bardzo ci dziękuję. Rozumiem, że twój reportaż na naszej antenie niebawem tak, będzie się pojawi. No i ja jeszcze w ten weekend będę powracał tam, gdzie moje miejsce pracy teraz. Miejsce pracy niebezpieczne, ale to jest życiowa misja, tak myślę przynajmniej. Witold Newelicz, korespondent Telewizji Republika na Ukrainie, był naszym gościem. Kłaniamy się pięknie. Państwa zapraszam. Dziękuję pięknie. Na serwis informacyjny Piotr Kieraga już tutaj w blokach startowych za moment na antenie. Dobra.